W dzisiejszym filmie musimy sobie przetestować nowy update w Clicker Simulator, bo w końcu dodali coś nowego. Tutaj macie sezon pierwszy, zaraz przetestujemy jak on działa, wszystko kupimy za Robuxy i tak dalej. No i dodatkowo dodali Samuraj mapkę, teraz mam nawet rangę Samuraj, a więc musimy sobie zobaczyć jak to będzie wyglądać. Tylko wiadomo, musimy się tam troszeczkę dalej dostać, no i oczywiście odblokować sobie tą piękną mapkę, znaczy mam nadzieję, że będzie piękna, zobaczymy w sumie, bo ta poprzednia nie była szczególnie ładna, ta jakby z tą epoką lodowcową, szczerze mówiąc. Dobra, ale kliknijmy sobie tutaj, odblokujmy sobie tą mapkę, w sumie chyba dosyć tania jest, nie no, w sumie na pewno mega tania ta mapka jest, no i możemy sobie tutaj oczywiście przejść i ta mapka wygląda w taki sposób, powiem wam, że fajnie, takie ciepłe kolory, właśnie takie kolory lubię, nie lubię takich zimnych kolorów, jak na przykład było w przypadku tej epoki lodowcowej, tutaj są właśnie takie fajne kolorki, no i tutaj też mam oczywiście dwa jajka, jajko za Robuxy, pewnie za 2000 Robux, no standardowo za 2000 Robux, no i tutaj oczywiście te zwykłe, którym zajmiemy się za chwilę, ale teraz widzę, że mamy do odblokowania już jakieś nagrody, 340 OC dostaniemy, to nie jest w sumie dużo, to jest praktycznie nic w porównaniu do tego co mam, teraz w ogóle ile mogę sobie rebirthów naraz zrobić? No troszeczkę mogę tych rebirthów zrobić, nawet w sumie mega dużo mogę tych rebirthów zrobić. I teraz na starcie musimy sobie oczywiście pety kupić, bo dostaniemy dzięki temu kolejne nagrody. Jakie pety teraz w ogóle możemy kupić tak naprawdę? 2 pety możemy kupić? A nie, dobra, bo tutaj jakby 2 pety możecie sobie kupić z tego update'u, ja kupiłem jednego. Teraz ten się pojawił nowy, a więc sobie go kupmy oczywiście. No i jeszcze możemy sobie nowy przycisk do rebirthów pewnie kupić. W sumie to dużo tych przycisków mogę kupić, bo nie kupywałem tego chwilę. Możemy sobie ten maksymalny przycisk kupić. I teraz możemy sobie odebrać 1 NO, a więc to jest i tak mega mało, to jest praktycznie nic. Nic mi się tutaj nie zmieniło nawet w tych rebirthach. Dobra, ale zobaczmy sobie jak ten pet wygląda i co ten pecik oczywiście daje. No i ten pet jest tutaj. Powiem wam, że jest dosyć mocny, a więc inne pety też będą mocne. I w ogóle teraz jest tych petów 124 000, czyli minimum 62 000 osób odebrało sobie tego peta. Dobra, ale zobaczmy jak on oczywiście wygląda. I on jest tutaj. No i powiem wam, że kozacko w sumie wygląda. Nawet wygląda jak taki Divine albo taki mniejszy Secret. Nie no, tutaj to się postarali. Tutaj jeżeli chodzi o te pety, to naprawdę mega dobrze wyglądają, a więc obstawiam, że Divine jeszcze lepiej będą wyglądać, skoro pet za rebirthy wygląda w taki sposób. Dobra, załóżmy z powrotem najlepsze pety i teraz musimy oczywiście sobie ukryć tutaj widoczność petów, no i chwilę pootwierać te jajka, żeby zobaczyć jak te inne wyglądają, ale wydaje mi się, że te będą naprawdę dobrze wyglądać. Dobra, wyleciał nam od razu jakiś pet, na którego było mało procent. Ten nam wyleciał, na którego było 3,3%. Dobra, to możemy sobie od razu to zaznaczyć. I jeszcze muszę wydropić jednego epika teraz. No i w sumie jeszcze Komona muszę wydropić, na którego w sumie jest największy procent. Dobra, Komona też się udało. I ten nam nawet wyleciał, na którego było 1,3%. Dobra, to jeszcze tylko epika jednego muszę wydropić. No i mamy tego epika. I mamy już wszystkie 7 pet. A więc tym razem naprawdę mega łatwo to poszło. I też w sumie strasznie duża szansa jest na tego peta, na tą słabszą legendę, którą się kraftuje. Chyba że jej się nie da kraftować w tym update'cie. Mam nadzieję, że się da, bo to zawsze było spoko, że można było kraftować. Nie no, można sobie kraftować te słabsze legendy, a więc też na pewno w dzisiejszym filmie je pokraftujemy sobie. No ale dobra, zobaczmy jak te wszystkie pety wyglądają. I ile w ogóle daje ta słabsza legenda? Ta słabsza legenda daje 1,75 QI jako nieskraftowana, więc nawet ta słabsza legenda będzie mega mocna. No i tutaj mamy pierwszego epika, tutaj mamy, to jest chyba w sumie rare, tutaj jakiś common, tutaj jest kolejny taki. No i dobra, i zobaczmy teraz jak wyglądają te pety wszystkie. Cyk sobie odkrywamy i nawet ciekawie wyglądają. Wiadomo, najlepiej ta legenda wygląda, ale te tutaj też fajnie wyglądają. Nie no, teraz się powiem wam przyłożyli do tych petów, powiem wam, że tak z pierwszej osoby ten zarąbiście wygląda. Mega dobrze ten epik wygląda. Tutaj te takie w sumie proste, ale też fajnie zrobione. Nie no, tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o ten update, to naprawdę się przyłożyli. Poprzedni uważam, że był słaby, ale jeżeli chodzi o ten, to pety są dobre. Dobra, ale w sumie zanim zajmiemy się w ogóle czym innym tym sezonem albo dalszym dropieniem petów, to musimy się cofnąć o jedną mapkę, albo w sumie nawet się nie muszę cofać. Dobra, nawet w sumie nie musimy się cofać, bo chcę sobie odebrać pety, bo trochę tych petów ostatnio wrzuciłem do maszynki. Prawdopodobnie teraz będziemy mogli odebrać sobie trochę tych rainbowów. W sumie dużo tego możemy odebrać. I w ogóle ostatnio też mi się udało trafić tego rzadszego peta z eventu wielkanocnego jako golda, a więc wrzuciłem go na Rainbowa. Tego mi się udało trafić. Jestem ciekawy ile on może być warty. Jak będzie warty, nie wiem, z 400-500 tokenów, to może nawet za Robuxy sobie go wykupimy z tej albo dobra, żartowam, on 400 Robuxów kosztuje wykupienie tego peta. No dobra, no to nie było tematu, nie będę wydawał 400 Robuxów, bo na pewno to nie jest tyle warte. Dobra, i oczywiście załóżmy sobie te wszystkie pety i zobaczmy jak teraz mój team wygląda. No i teraz to wygląda. Teraz to troszeczkę lepiej wygląda. Ale dobra, teraz weźmy się za ten sezon. Zobaczmy o co chodzi w tym sezonie. Tutaj możemy sobie pierwszą nagrodę odebrać i możemy sobie shiny na godzinę odebrać. No dobra, no to sobie odbierzmy shiny na godzinę. Kolejna jest za 50 gwiazdek i tutaj ten tier premium możemy kupić sobie za tokeny albo Robuxy. I o dziwo za tokeny jest tanie. Jestem ciekawy czemu tak zrobili, bo tu jest za 249 Robuxów, a tu jest za 245 tokenów. No to wiadomo, że za tokeny sobie odblokuje. No i tutaj możemy sobie shiny na kolejną godzinę odebrać. I teraz jak odebrać kolejne nagrody? Tutaj musi mieć gwiazdki, żeby kolejne nagrody odebrać, a więc troszeczkę inaczej aniżeli w Rebirth Champions. I tutaj macie daily questy. Na przykład muszę 25 000 klików mieć, 50 000 klików, 2 Divine fine pety w ogóle wydropić, a więc to będzie ciekawe. 30 minut przegrać, godzinę przegrać, no powiedzmy, że w miarę. I tutaj jeszcze są jakby weekendowe challenge. 100 000 klików, 200 000 klików, 150 000 jajek, no to nie jest wcale proste. To jest chyba ponad 24 godziny otwierania bez przerwy. 10 godzin w grze, 72 godziny w grze. No troszeczkę zabawy z tym będzie, trochę zabawy z tym będzie, ale dobra, teraz skoro już mamy tutaj to shiny na 2 godziny, to sobie jeszcze tutaj tym zakręćmy i pootwierajmy trochę te pety, żeby wydropić teraz oczywiście te rzadsze pety i żeby poprzerabiać je na skraftowane. Mam nadzieję, że uda mi się trochę tych wydropić, a więc widzimy się, jak trochę tego wydropię, żeby nie marnować tego X2 shiny. Dobra, i trochę potwierałem te pety, zobaczmy, czy udało nam się coś ciekawego trafić, czy udało nam się jakiegoś Divine'a trafić i z tego, co widzę, to Divine'ów trafiliśmy aż 4, no to dużo, to naprawdę dużo, a tych słabszych legend ile trafiliśmy? Też mega dużo, szczerze mówiąc, dosłownie chwilę to otwierałem. Dobra, ale teraz przerobiłbym sobie po jednej sztuce, w sumie to jeżeli chodzi o Divine, to możemy tylko jedną sobie zrobić. Zróbmy sobie oczywiście skraftowaną, chociaż nie sprawdziliśmy, jak zwykła wygląda, ale dobra, to zaraz to ogarniemy. Na początku sobie skraftujmy i skraftowana widzę lepiej wygląda, skraftowana zdecydowanie lepiej wygląda i jeszcze sobie skraftujmy oczywiście tutaj tom. Reszty na razie nie będę craftować, bo chcę coś zrobić z tymi petami. No i skraftowana widzę, że też spoko ta legenda będzie wyglądać i w sumie zanim sprawdzimy, jak te pety wyglądają, to zobaczmy, czy jakiś tier nam się udało zrobić w tym sezonie. I teraz możemy sobie drugi tier odebrać i trzeci tier. Mam 100 gwiazdek, tylko to działa tak chyba, że mogę sobie albo to kupić, albo to, a więc nie możemy dwóch tierów odebrać. Tylko tutaj na dole też jest ciekawe, bo tutaj jakby za darmo odbieramy, a więc jestem ciekawy, czy mogę sobie to i to odebrać za darmo. W ogóle spróbowałbym kupić tą potkę, bo ja tej potki jeszcze nigdy nie używałem, a więc jestem ciekawy, jak ona działa, bo ona działa tak, że powinna wam max level wbić. Tylko jestem ciekawy, czy to nie jest tak, że ona wbija wam max level na przykład tylko na legendach, albo na petach tylko do legend. Spróbujmy to odebrać. I z claimowami dostałem te dwie potki. I teraz musimy się wrócić oczywiście tutaj mapkę wcześniej, bo tutaj z boku się u tej gościów odbiera te potki. No i tu jest właśnie napisane, że od razu dostajecie max level na petach, które są legendami albo mitykami, a więc na Divine to prawdopodobnie nie działa. Możemy przetestować w sumie w sobie, bo to jest legenda, tylko ona ma max level. Dobra, to zdejmijmy tą legendę. W sumie to nie jest legenda, tylko mityk to jest. I załóżmy sobie na przykład tutaj tego skraftowanego mityka i zobaczymy, czy to zadziała, bo teraz ma zerowy level, teraz daje 6,45 QI. Jakby zmarnuje tą potkę, ale ona i tak jest słaba, szczerze mówiąc, jeżeli ona tylko mityką wbija maksymalny level. Dobra, kliknijmy use. Aha, i to możemy wybrać peta konkretnego. No dobra, to ja chcę tego. Użyjmy na tej podce i zobaczmy, czy to zadziała. I czy dostaliśmy maksymalny level? No i dostaliśmy maksymalny level. Dobra, no to działa na mitykach, a więc powiedzmy, że taka w miarę przydatna ta potka jest. Gdzieś tam się może przydać, jak chcecie sobie wymaksować jakiegoś peta, który jest mitykiem, no ale no niestety na Divine'ach to nie działa. Gdyby na Divine'ach to działało, to by było spoko. Ale teraz w sumie też przy okazji zobaczmy, jak wygląda ten skraftowany Divine i jak wygląda legenda. No i ten skraftowany Divine jest mega mocny. Daje 17,2 QI jako zwykły. No a mityk wiemy, ile daje, też jest w sumie dosyć mocny. Zobaczmy, jak one wyglądają. No i ten Divine wygląda w taki sposób. W sumie jest gigantyczny jak na Divine'a, to jest chyba jeden z największych Divine'ów. I tutaj jest ten mityk, który też wygląda spoko, ale teraz zrobiłbym jedną rzecz. Sprawdźmy sobie, ile teraz mam mocy na petach. Teraz mam 1,24 i potwierałbym sobie tak z godzinę albo nawet dłużej na dwa konta i zobaczymy, ile uda nam się wydropić mityków, legend i Divine'ów przez godzinę albo i nawet dłużej. I po prawie 2 godzinach otwierania mój ekwipunek wygląda w taki sposób. Mamy 337 legend. Oczywiście tych rzadszych, a zobaczmy, ile mamy Divine'ów. Divine'ów mamy 56, a więc troszeczkę mniej, ale widziałem też, mamy chyba jednego Rainbow'a. Dokładnie tak, mamy jednego Rainbow'a. No jeżeli chodzi o legendy, to mamy trochę ich więcej. Muszę teraz to wszystko poprzerabiać i później jeszcze skraftować. Chwilę mi to zajmie, ale w sumie zanim to zrobimy, to wróćmy się na wcześniejszą mapkę i zobaczmy, o ile mi podskoczyła moc petów. Ponad 2-krotnie mi moc petów podskoczyła, a więc nieźle. W topce na pewno nie będę. No w topce trzeba mieć 3 razy tyle, co ja mam. Dobra, ale teraz muszę to wszystko przerobić, troszkę mi to zajmie niestety. No i finalnie udało się zrobić trochę tych goldów, jak widzicie. Nawet bym powiedział, że sporo się tego udało zrobić. No i tutaj jeszcze nawet 2 gold Divine, możemy sobie od razu je założyć. No i w tym odcinku to będzie na tyle, a więc do następnego.